Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Piotr Cieplucha, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Nie ma takiej ceny, której nie warto zapłacić za to, by Polska była wolna, suwerenna, niepodległa, bezpieczna. To są słowa prezydenta Andrzeja Dudy. Jak pan chciał je rozwinąć? No, tutaj chodzi przede wszystkim o kilka aspektów, bo dzisiaj, i takie są wyniki badań, które przeprowadziliśmy w ostatnim czasie, zresztą nie tylko my jako obóz Zjednoczonej Prawicy, jako obóz, który dzisiaj rządzi w Polsce, ale również nasi przeciwnicy polityczni przeprowadzili te badania, że dzisiaj dla Polaków priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa oczywiście w różnych wymiarach. Stąd te pytania referendalne również właśnie dotyczą tych kwestii, zarówno tego bezpieczeństwa rozumianego w sposób powszechny, czyli bezpieczeństwa militarnego. I tutaj w tym zakresie rząd doprowadził do tego, że udało nam się unowocześnić armię. Cały czas zresztą to jeszcze robimy. To jest długotrwały proces, który będzie trwał wiele lat. Uruchomiliśmy tą machinę, dzięki czemu ten proces zostanie dokończony w perspektywie najbliższych kilku lat. To jest jedna rzecz, zwiększenie liczebności armii. To również ważna kwestia, żeby być tym zwornikiem bezpieczeństwa w naszej części Europy, w Europie Środkowej i Wschodniej. Obrona naszych granic przed naporem nielegalnych migrantów, co myślę, że robimy w miarę skutecznie, a co część naszych przeciwników politycznych podnosi, że należałoby po zmianie władzy w Polsce, po ewentualnej zmianie władzy w Polsce doprowadzić do tego, żeby rozebrać mur na granicy polsko-białoruskiej. I to jest ta jedna sfera, ta podstawowa, którą myślę, że miał na myśli pan prezydent Andrzej Duda, ale bezpieczeństwo to również bezpieczeństwo w zakresie socjalnym, gospodarczym, ekonomicznym i tu również cały szereg działań w tym zakresie został przez ostatnie lata wykonany i kolejne propozycje także formułowane przez nasze środowisko będą ku właśnie temu rozwiązaniu pewnych problemów w tym zakresie nas kierowały. Panie ministrze, spotyka się pan z mieszkańcami województwa łódzkiego. Jakie mają problemy? No, to zależy w zasadzie od tego, jaka jest to część województwa łódzkiego. Jeżeli chodzi o Łódź, problemem jest starzejące się społeczeństwo. Są problemy komunikacyjne i natury infrastrukturalnej. Miasto mogłoby się rozwijać w o wiele, wiele większym tempie, gdyby nie to, że właśnie pewne inwestycje przeciągają się w czasie, pewne inwestycje jeszcze nie zostały zrealizowane w naszym mieście, więc te ograniczenia, mimo tego, że mamy dużo takich czynników, które będą stymulowały rozwój Łodzi i najbliższych okolic, bo ja jestem przekonany o tym, że nasze tereny będą się rozwijać dynamicznie, bo mamy już zakończony, zamknięty ring autostradowy wokół naszego miasta. Jest to pierwsza obwodnica kompletna w Polsce wokół dużego miasta. Jesteśmy na skrzyżowaniu szlaków nie tylko transportu drogowego, ale również kolejowego, co także nie jest bez znaczenia. I w zasadzie widzimy, że na przykład nie tylko Łódź, ale gminy wokół naszego miasta rozwijają się w szybkim tempie. Więc tu są pewne bariery, które dotyczą samego zarządzania miastem, tak by ten rozwój był jeszcze większy. Natomiast mamy jeszcze inne części naszego regionu, jak na przykład rejon bełchatowski, gdzie pod znakiem zapytania jeszcze stoi kwestia transformacji energetycznej, tego w jakim kierunku, i tutaj niestety, ale wiele też zależy jeszcze od tego, w jakim kierunku pójdzie Europa i Unia Europejska, jakie decyzje zapadną na szczeblu brukselskim, bo widzimy dzisiaj, że konieczne jest dalsze wykorzystywanie konwencjonalnych źródeł energii. Oczywiście można to robić w taki sposób, żeby nie zanieczyszczać środowiska, bo można korzystać z węgla w sposób niskoemisyjny i warto byłoby to jeszcze na pewno rozważyć. Także to są te główne problemy. Musimy pamiętać o tym, że województwo łódzkie jest regionem, w którym jest największy odsetek osób po 60 roku życia. Tutaj jak w soczewce skupiają się problemy demograficzne naszego kraju, choć musimy też pamiętać o tym, że na tle Europy Polska jest jeszcze i tak posiada młode i energiczne społeczeństwo. Najstarszym jest na przykład społeczeństwo włoskie.
ale no też musimy przygotować się na to, żeby w przyszłości móc realizować pewne zadania związane z wyzwaniami, które właśnie wiążą się chociażby z problemem starzejącego się społeczeństwa, czy kurczącego się społeczeństwa, no bo w społeczeństwach europejskich mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, że ten przyrost naturalny jest ujemny. Pewnym wyjątkiem jest tutaj Francja. Może na przykład pomóc taka sytuacja, bo Polacy porzucają Wielką Brytanię. Jedna z gazet angielskich właśnie pisze, że tysiące Polaków uciekają z Wielkiej Brytanii przed rosnącymi kosztami życia i wracają do swojego kraju, którego gospodarka przeżywa obecnie boom. No, to prawda, sami posłowie do Brytyjskiej Izby Gmin zauważali, że dzisiaj doszło do takiej sytuacji, że Polska rozwija się w szybszym tempie niż Wielka Brytania. Oczywiście no jest różnica między gospodarką brytyjską i poziomem życia nadal jeszcze w Wielkiej Brytanii, a poziomem życia w Polsce, co wynika z tego, że no mieliśmy u nas dziesięciolecia okresu socjalizmu, byliśmy za żelazną kurtyną. Już nie mówiąc o zniszczeniach wojennych, ale z drugiej strony dzisiaj faktycznie jesteśmy tym krajem, który dynamicznie się rozwija, w którym jest dużo inwestycji zagranicznych, mimo tego, że w sumie jesteśmy krajem też bardzo blisko położonym konfliktu zbrojnego, realnego konfliktu zbrojnego, ale nawet to, mimo tego, że obawialiśmy się niejako, że może być jakiś spadek inwestycji zagranicznych, no to są one realizowane, są w Polsce miejsca pracy. Zresztą nie tylko z Wielkiej Brytanii Polacy wracają. Jakiś czas temu byłem w województwie lubuskim w Zielonej Górze, gdzie coraz częściej właśnie pojawiają się informacje o tym, że znaczna część Polaków, którzy pracują w Niemczech, wraca z powrotem do Polski i podejmuje pracę u nas, bo gospodarka niemiecka się kurczy i potrzebuje mniejszą ilość rąk do pracy. Także to jest na pewno niejako pozytywna informacja dla nas, dla Polski, że część naszych rodaków będzie wracać. Panie ministrze, chciałam pana zapytać o Fundusz Sprawiedliwości. Jak działa ten fundusz? No, tutaj mamy kilka aspektów działania Funduszu Sprawiedliwości. On w przeciwieństwie do innych tego typu narzędzi generuje swoje środki nie z wyniku podatków, które my wszyscy płacimy, tylko w wyniku kar, które zostały zasądzone oskarżonym czy winnym popełnienia czynu zabronionego w wyniku również konfiskaty mienia przestępców, zarówno nieruchomości, jak i na przykład środków finansowych, pieniędzy. I później te środki są przekazywane na różnego rodzaju działania. Z jednej strony jest to przeciwdziałanie przestępczości. Tutaj mamy zarówno działalność edukacyjną, mamy ośrodki wsparcia, mamy pomoc ofiarom przestępstw i mamy w całej Polsce ponad 400 punktów pomocy ofiarom przestępstw, gdzie jest udzielana bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, psychiatryczna. Jest też możliwość i koordynator takiego punktu może na przykład wynająć mieszkanie ofierze przemocy domowej, więc ta pomoc jest bardzo, bardzo szeroka. No, jest część funduszu, która wspiera szpitale, kliniki. Klinika Budzik otrzymała 44 miliony złotych, bo również pacjentami tej kliniki są osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku przestępstw. Jest też część funduszu, która jest dosyć mocno atakowana. To jest wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, które ja osobiście nadzoruję także w Ministerstwie Sprawiedliwości, nadzoruję te działania. Skąd w ogóle ta idea? No stąd, że najczęściej w momencie, kiedy mamy do czynienia z osobami poszkodowanymi, w tym poszkodowanymi przestępstwem, jako pierwsi są właśnie strażacy ochotnicy na miejscu takiego zdarzenia. Mamy przecież i przestępstwa w ruchu komunikacyjnym, podpalenia, cały szereg innych sytuacji, gdzie no, mamy do czynienia z osobą poszkodowaną w wyniku przestępstwa, gdzie również strażacy ochotnicy są często na tej pierwszej linii frontu. Poza tym dzisiaj mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że te ochotnicze straże pożarne w Polsce, poszczególne jednostki specjalizują się, na przykład w ratownictwie wodnym,
w grupach poszukiwawczych, które poszukują zaginionych, w bardzo wielu już takich specjalistycznych, w ratownictwie typowo komunikacyjnym, drogowym, czyli już w poszczególnych dziedzinach, tak by móc skutecznie wspierać Państwową Straż Pożarną. A gdybym Pana zapytała o konkret, województwo łódzkie skorzystało z tego Funduszu Sprawiedliwości, jeżeli tak, to w jaki sposób? No, tak jak powiedziałem, tam mamy ośrodki, zarówno w Łodzi mamy okręgowy, w Piotrkowie, wszędzie tam, gdzie mamy sądy okręgowe, to mamy okręgowe, w tych miastach mamy okręgowe ośrodki pomocy ofiarom przestępstw, w miastach powiatowych mamy lokalne punkty pomocy ofiarom przestępstw, mamy też pomoc postpenitencjarną. Jeżeli chodzi o wsparcie dla szpitali, z tego co pamiętam, szpital w Bełchatowie czy w Skierniewicach, oba te szpitale otrzymały w ubiegłych latach wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratującego życie i zdrowie ludzi. I wreszcie ochotnicze straże pożarne. Tutaj mogę wymienić cały szereg jednostek. W ostatnim czasie mieliśmy taką głośną sprawę, gdzie ochotnicza straż pożarna w Justynowie, która posiada, jest jedną z dwóch jednostek w województwie łódzkim, które posiadają grupę poszukiwawczą, została zadysponowana do tego, by w Łasku, w okolicach Łasku poszukiwać zaginionego starszego mężczyznę, którego odnaleziono w lesie na bagnach, i pomógł w tym sprzęt zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości. Mam tutaj na myśli nowoczesnego drona, który został przekazany, miałem okazję przekazać ten sprzęt na początku sierpnia i w zasadzie już po dwóch tygodniach okazało się, że był on bardzo, bardzo potrzebny i że został wykorzystany po to, by uratować zdrowie, a być może nawet i życie człowieka. Także widać, że faktycznie środki z tego funduszu wspierają te jednostki, które dzisiaj są kluczowe w zapewnieniu nam bezpieczeństwa na co dzień. To jeszcze ostatnie pytanie, bo reprezentuje Pan suwerenną Polskę, kandyduje tak. Pan do Polskiego Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości z Okręgu Łódzkiego nr 9. To jest powiat łódzki wschodni, Łódź, tak? Powiat łódzki brzeziński. Wschodni i brzeziński. To proszę mi jeszcze powiedzieć, czym różni się Zjednoczona Prawica od innych ugrupowań? No, różnimy się po pierwsze tym, znaczy czy różnimy się, bo zarzuca się nam, że jesteśmy monolitem, że u nas nie ma różnic poglądów, a to jest nieprawda. Właśnie tym się różnimy od naszych przeciwników, że czasami, często właśnie media podchwytują tą wąską jednak część spraw, gdzie gdzieś tam wewnętrznie się ze sobą nie zgadzaliśmy, ale to pokazuje, że my jesteśmy środowiskiem bardzo różnorodnym wewnętrznie, bo mamy i osoby, którym bliższe są kwestie związane z gospodarką, i mamy takie osoby, które kładą duży nacisk na właśnie promocję i wspieranie wartości na tą sferę. Także to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że konsekwentnie realizujemy program. Ja z tego co pamiętam, a śledzę życie polityczne w Polsce od 20 lat, od wczesnej młodości. Zawsze w Polsce było tak, że poszczególne partie, gdy startowały w wyborach, obiecywały, składały obietnice i Polacy już byli przyzwyczajeni do tego, że te obietnice nie będą zrealizowane. Nie było nawet w ogóle takich oczekiwań wobec polityków. Dzisiaj natomiast mamy do czynienia z taką sytuacją, że udało nam się dokonać pewnego przeskoku jakościowego, że już mam nadzieję, że w przyszłości, niezależnie od tego, kto będzie w Polsce rządził, to będzie musiał realizować przynajmniej część swoich postulatów programowych. U nas udało się zarówno te postulaty socjalne zrealizować, jak i zwalczanie przestępczości. Mam tutaj na myśli mafie VAT-owskie, modernizację różnych elementów naszego funkcjonowania, jak armii, jak zmiany w systemie oświaty. Przecież udało się przywrócić 8-letnie podstawówki, co rodzice sobie chwalą i nauczyciele. Także cały szereg różnego rodzaju działań udało się przez te 8 ostatnich lat w Polsce zrealizować. No, ogromne też inwestycje infrastrukturalne, zarówno te, które już zostały zrealizowane, jak autostradowe, jak tunel w Świnoujściu, jak przekop Mierzei Wiślanej, jak i te, które jeszcze nas czekają, jak Centralny Port Komunikacyjny, który także jest inwestycją, która wzbudza wiele kontrowersji, ale myślę, że to jest inwestycja, która jeszcze bardziej będzie stymulowała rozwój Polski i w jeszcze większym stopniu przyczyni się do tego, że Polacy z państw również Europy Zachodniej będą wracać do naszego kraju, bo będzie im się to opłacało.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Parada był Piotr Cieplucha, wiceminister sprawiedliwości. Bardzo dziękuję pani redaktor i naszym radiosłuchaczom. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.